Zapisałam się do programu Justyny Zadbana Finansowo do edycji 2018, dlatego że na początku zeszłego roku postanowiłam sobie, że to będzie mój rok związany z pieniędzmi. I nie chodziło mi tylko o to, że chcę więcej zarabiać, ale chodziło mi w ogóle o takie poprawienie swojej własnej relacji z pieniędzmi, takie przyjrzenie się temu, w jaki ja sposób myślę o pieniądzach, jakie mam przekonania. Chciałam się bardziej skupić generalnie na tym temacie związanym z pieniędzmi, z zarabianiem, z moimi ofertami, z wyceną, z kontaktem z klientami, ze wszystkim, co jest tak naprawdę ważne dla mnie w życiu, jeżeli chodzi o pieniądze. I tego oczekiwałam tak naprawdę od programu Justyny, ale na samym początku, zanim się jeszcze zapisałam, miałam pewne wątpliwości, bo ja już bardzo dużo takiej pracy związanej właśnie z przekonaniami dotyczącymi pieniędzmi zrobiłam w przeszłości. Byłam na kursie u Harva Eckera, przeczytałam też na ten temat książkę i miałam takie poczucie, że te pierwsza fala tych wszystkich moich przekonań związanymi z pieniędzmi jest już za mną. Także ja te wszystkie najbardziej popularne i blokady i przekonania związane z pieniędzmi już przekroczyłam, że już tutaj bardzo dużo pracy wykonałam i zastanawiałam się, czy ten program będzie dla mnie w związku z tym, czy ja znajdę coś dla siebie, kiedy ja chcę trochę wejść w tej relacji z pieniędzmi na trochę może wyższy poziom, tak, że zrobić jakiś kolejny krok, a nie pierwszy krok. Pytałam się wtedy Justyny właśnie o to i ona opowiedziała mi o uczestniczkach programu, które były tak jak ja, w takiej sytuacji, że już zarabiają, że już radzą sobie finansowo w życiu, ale jeszcze wiedzą, że jest praca przed nimi do wykonania. Postanowiłam zaryzykować i powiem szczerze, że teraz po roku, kiedy program mam już za sobą, jestem bardzo zadowolona, że to zrobiłam. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie o wiedzy, którą otrzymałam od Justyny w ciągu tego roku, czyli jakby o zawartości tego programu, ale o tych wszystkich takich nienamacalnych rzeczach, które dostałam dzięki udziałowi w Zadbanej finansowo. Po pierwsze, o tym najważniejszym, na czym mi zależało, o tym, żeby w ciągu tego roku być blisko tematu pieniędzy, żeby wracać do tego tematu, żeby koncentrować się na tym temacie, żeby przerabiać konkretne, kolejne kroki związane właśnie z zadbaniem o swoje finanse w swoim życiu. I te kroki były bardzo konkretnie ustalone przez Justynę i bardzo podobał mi się jakby ten schemat pracy z tymi przekonaniami, no i w ogóle wszystkie te kroki związane z programem, nie będę Wam opowiadała jakby o treści tego programu w tym momencie, ale były konkretne kroki, były konkretne ćwiczenia do wykonywania samodzielne i to, co mi się bardzo podobało, to był udział w kręgach z możliwością jakby rozmowy z Justyną bezpośrednio o moich problemach i skorzystałam z tego kilkukrotnie i Justyna była rewelacyjna, zawsze po prostu ona naprawdę wchodziła do mojej głowy i wyciągała ze mnie to, czego ja nie potrafiłam sobie wcześniej uświadomić, także nawet 5 minut po prostu spędzone z nią w trakcie kręgu dawało mi bardzo dużo, to był taki kolejny konkretny krok, który mogłam zrobić. A druga sprawa to były wyzwania i spotkania w tych mini takich zespołach, w mini kręgach. Robienie wyzwań to jest częścią programu. I powiem Wam szczerze, że ludzie, z którymi ja się jakby zbliżyłam w trakcie tego programu, inne uczestniczki programu, były dla mnie ogromnym wsparciem i to wsparcie zostało mi do dzisiaj. My się do dzisiaj spotykamy, pomimo że program się skończył kilka miesięcy temu, w ramach programu Zadbana finansowo i kontynuujemy pracę nad konkretnymi problemami, przerabiamy różne rzeczy razem, pomagamy sobie, mamy taką ekipę właśnie jeszcze z tych konkretnych zadań, tych wyzwań, które Justyna nam zadawała w trakcie programu. Także Justyna, twój program edycja 2018 nadal trwa, nadal działa. Także ja muszę powiedzieć, że w moim życiu, jeżeli chodzi właśnie o moją relację z pieniędzmi, bardzo dużo się zmieniło. Ostatnio zrobiłam takie podsumowanie i mam taki fajny wniosek, że na samym początku programu Justyna prosi, żebyśmy oceniły jakby właśnie, jak wygląda nasza relacja z pieniędzmi z perspektywy każdej kategorii życia, jak to jest z kategorią, jak nie wiem, jak pieniądze wpływają na naszą rozrywkę, jak wpływają na naszą pracę, jak wpływają na naszą miłość, jak wpływają na nasze relacje i odwrotnie, jak relacje wpływają na pieniądze. I są różne rzeczy, które ja sobie wtedy wypisałam i między innymi
były tam takie negatywne rzeczy, czyli w jaki sposób brak pieniędzy na przykład wpływa na moje kategorie, albo brak czasu wpływa na pieniądze. I ja zauważyłam jedną fajną rzecz. Bardzo dużo rzeczy, które w przeszłości przeszkadzało mi zarabiać i mieć fajne relacje z pieniędzmi, w tym momencie niekoniecznie zmieniło się w moim życiu, czyli jakby warunki mojego życia niekoniecznie uległy zmianie, ale te rzeczy przestały być przeszkodą dla mnie w zarabianiu, czyli ten sufit finansowy, to nad czym pracujemy od samego początku programu, u mnie trochę jakby się rozpłynął i ja cały czas odnajduję kolejne przekonania związane z finansami i podwyższam jakby być może ten sufit, nie wiem, nie widzę go w tym momencie, ale to jest dla mnie właśnie cenne, że ja, i po tym programie został mi taki trochę nawyk pracy z tymi pieniędzmi, większa świadomość tego, że to jest ważne i że bez tej pracy tak naprawdę nie za wiele wydarzy się przełomów w moich zarobkach na przykład, tak? Czyli bez tej pracy wewnętrznej nie mogę oczekiwać, że nagle przyjdzie do mnie cała masa nowych klientów za duże pieniądze. Muszę najpierw popracować ze sobą, popracować nad tymi przekonaniami. Odkrywam coraz to kolejne i uczę się tak naprawdę przyjmować te pieniądze, które mnie chcą, które chcą do mnie przyjść dzięki Justynie i temu programowi. Także Justyna, bardzo Ci dziękuję. Polecam Wam, dziewczyny, ten program, nawet jeżeli wcale jeszcze nie zaczynacie, tylko już macie ze sobą, tak jak ja, dużo pracy związanych z przekonaniami. I tak jak ja, nawet jeżeli potraficie same pracować tak naprawdę nad przekonaniami, bo ja to robię z moimi klientkami, ja sama mogę przeprowadzić kogoś przez pracę z przekonaniami czy przez różne elementy, które były w programie Justyny, nie do końca o to chodzi. Nie do końca chodzi, przynajmniej w moim przypadku, o tą wiedzę, którą dostałam od Justyny, ale chodzi o tą systematyczność, chodzi o ten kontakt, chodzi o to skupienie się na tym konkretnie temacie. Po to przyszłam do Justyny i to dostałam. Dzięki wielkie.